Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Pesky Games, a ja witam was w kolejnym odcineczku z naszej nowej polskiej serii i to już bodajże szósty albo siódmy odcineczek, także lecimy sobie na pełnej z odcineczkami. Wiem, że trochę, jak prawie miesiąc już czasu jest ta seria, to trochę mało tych odcinków, no ale wiecie, jednak dwa odcinki tygodniowo, no to jednak nie ma co się spodziewać, nie? Tak na samym początku ja bym chciał wam przypomnieć o subskrypcji, dzwoneczkiem oraz łapce w górę dla zasięgu. Znaczy tak, dla zasięgu, bo większość moich widzów, którzy mnie oglądają, to jest większość osób bez subskrypcji, także zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo to zwiększa moje zasięgi. I też wpadajcie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a, grupę Steam. Wszystkie linki macie w opisie. A jeśli by chcia ktoś by chci a jeśli by ktoś był ciekawy, jaką mam jednostkę centralną komputera, również jest w opisie. No i co, w trakcie odcineczka czekajcie również na hashtag, który się pojawia standardowo w każdym odcineczku. Tak jeszcze krótko z ogłoszeń parafialnych, co chciałbym wam dzisiaj zrobić. A mianowicie dzisiaj chciałbym zasiać łąkę. Tutaj właśnie 30 też poprzednio, ta sama akcja w sumie co poprzednio, tym samym ciągnikiem też, tylko po prostu bez oprysków jeszcze. A czemu bym chciał łąkę zasiać? A jak pewnie wiecie, mam krówki, znaczy jeszcze nie mam, ale mam chlew postawiony, a będę chciał sobie na dniach kupić te krówki, także no łąka by się przydała, nie? Generalnie, także no i to byłaby jedyna akcja na ten dzisiejszy odcinek, bo w sumie nie wiem, co najwyżej, no po prostu tylko to i to będzie wszystko, nie? Miejmy nadzieję, że też nasion wystarczy, także dobra, my sobie tu lecimy, już od podpol włączony silnik i a jeszcze trzeba szóstkę zara mój no tu albo czwórkę na razie i potem dobra szóstkę, o jeszcze się przypadkowo przeniosłem, myślę, że trochę za szybko, myślę, że to 9 na godzinę, tak jak wtedy w poprzednim odcinku sobie jechaliśmy, będziemy sobie jechać, bo mi się wydaje, że to było generalnie gites, nie, to 9 na godzinę. Dobra, jestem dość ciekawy, czy ogólnie zdążę zasiać to pole całe. Bo to pole jest dosyć duże. Ale wiecie, łąka no to jednak by się przydała, żeby była taka dosyć większa, nie? Nie ma co na małym polu łąki siać. Dobra, poprzeczniaków sobie nie będziemy tam robić. Mamy dosyć dużo, albo wiecie co, żeby już nie cofać, pojedziemy sobie od tej strony po prostu. Bo gdzieś się przetniemy jeszcze później, żeby po prostu nie iść ciągle na tył i na początek, że wiecie o co chodzi, nie? Dobra. Trzydziestka, jak widzicie, sobie jeszcze zatankowałem, żeby mi czasem paliwa nie zabrakło. Tak jak dwa odcinki temu bodajże. Nie, trzy odcinki chyba to było temu. To mi 30 ino na drodze stanęła, teraz to ino dobrze, bo też mam blisko do gospodarstwa, nie? To wiecie o co chodzi, nie? W razie czego bym mógł sobie podskoczyć po jakiś baniak paliwa. Ale ja już sobie wolałem ją po prostu zatankować. Dobra, się na razie tak tutaj przetniemy, nie będziemy nic kombinować więcej. Mam nadzieję, że dźwięki są gites, bo trochę sobie generalnie podgłośniłem. Bo trochę cicho było na odcineczkach słuchacza, a teraz miejmy nadzieję, że będzie idealnie, że nie będzie ani za głośno, ani za cicho, żeby wiecie, żeby też mnie dobrze było słychać. Dobra, podniesiemy sobie i lecimy znowu tutaj. Ten przejazd sobie ino zrobić. A i ogólnie też póki może ktoś jeszcze został, może nie, nie wiem, bo to w sumie dopiero ile? 4 minuty odcinka. Jeśli chodzi o Q&A, bo mam w planach ogólnie zrobić Q&A na święta. I dajcie znać, co o tym myślicie, bo w sumie ostatnie Q&A było 2 lata temu, a myślę, że jest, no widzę też, że jest sporo nowych osób, także myślę, że Q&A by wszystkich zaciekawiło, ale dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja chętnie poczytam wasze komentarze, wasze rady, jakieś pomoce itd. itp. Nie? Dobra, my sobie tutaj generalnie mamy zrobione praktycznie tą pierwszą część.
No, dosyć mega szybko te siewy idą. A po prostu sobie zrobimy dzisiaj siewy i będziemy kończyć sobie, nie? Myślę, że wtedy jeszcze nagram jakieś opryski przed żniwami i wtedy będą po raz kolejny znowu żniwa, nie? Jak będą zwierzoki już, to wtedy będzie też jakieś ciekawsze akcje, bo wiecie, to rozlewanie gnojowicy, to obornik, to siano kosy, więc wiecie, to będzie też ciekawie, bo nie będą same prace polowe, nie? Ale na razie muszę po prostu zrobić te prace polowe tylko. Dobra, teraz niestety, ale będę musiał sobie zmienić bieg. Dobra, bo włączymy mu za rajno szóstkę. Teraz znowu szóstka. Dobra. Opuścimy sobie, jeśli by ktoś się pytał, czemu jeżdżę na szóstkę. Mianowicie jeżdżę na szóstce, bo po prostu mam 30, nie ma takich wysokich obrotów i po prostu mniej paliwa bierze, nie? Więc wiecie, o co chodzi. Bo tak ja bym ją musiał co chwilę tankować, dolewać paliwa, nie? Więc wiecie, o co chodzi. Dobra. No te nasiona widzę, że tutaj mega wolno upływają, więc myślę, że na spokojnie powinno ich starczyć. Dobra. Mam nadzieję, że też na dniach jakieś live'y się odbędą. Miejmy nadzieję, że internet pozwoli na to. Szczerze mówiąc, to brakuje mi tych live'ów. Myślę, że chętnie postreamował, pogadał z wami, ne? Ale niestety internet jest jaki jest, no i po prostu na to nie pozwala. Także co poradzić mogę na to, nie? Nic nie zrobię. Myślę, że widzę, że tą łąkę sobie, tą mały mijak, to sobie potem zrobię tego mijaka. Myślę, że tą łąkę na spokojnie w dzisiejszym odcinku widzę, że zasieję, bo szybko mega te siewy idą. Także no, widać, nie? Myślę, że teraz sobie możemy już jechać na koniec. Jak i tak już tą drugą część robimy, nie? Pojedziemy teraz już od dwóch stron, no, widzę, tempomat włączymy i na sobie. I ten odcinek będzie znowu taki krótszy, ale dobra, ważne, że jest, nie? Trzeba się cieszyć, że w ogóle jest odcinek. Dobra, teraz wyłączyłem sobie tempomacik. No i znowu się przypadkowo tepnąłem do innego ciągnika. Dobra, włączony silnik, włączony. Także lecimy. W sumie już możecie napisać hashtag, a mianowicie hashtag to jest hashtag siewy łąki, o, siewy łąki możecie napisać, a w zamian tego otrzymacie ode mnie serduszko, jeśli oczywiście spełnicie dwa warunki, a mianowicie pierwszy jest taki, że musicie mieć subskrypcję na moim kanale, a drugi to jest taki, że musicie mieć subskrypcję publiczną na swoim koncie, żeby ja po prostu mógł sprawdzić i miał pewność, że czy aby mnie na pewno subskrybujecie, nie? Także wie ta o co chodzi. Dwa mega proste warunki. Myślę, że dla każdego zrozumiałe. A my sobie tutaj kontynuujemy prace innopolowe. Znaczy siewy też. No, czyli prace polowe, nie? Mamy dopiero 8 minut odcinka. Dobra. Dobrze by było, jakby te 15 minut co najmniej było, nie? Ale widzę, że chyba będzie krótszy jednak ten odcinek. No niestety. Na razie nie ma tak dużo prac to wie, te odcinki też będą krótsze, bo nie ma zbytnio co na nich robić, nie? A później to się rozwinie bardziej, dojdzie więcej prac, to wtedy będą dłuższe odcinki. Też ja się tutaj bardziej rozwinę, będę miał więcej o czym rozmawiać, bo tak wie, to muszę gadać o byle czym, byle po prostu coś mówić, nie, na odcinku. Ale daję sobie jakoś radę. Bo lata temu, jak miałem daily, no to wtedy to już byłem wprawiony, nie, w te odcinki. Wiedziałem, co mówić itp. Ale teraz niestety, ale się odzwyczaiłem sporo od nagrywania, bo też teraz w sumie też dużo nie nagrywam. Będę jak te dwa odcinki na tydzień, no to nie ukrywajmy, nie, ale to akurat dużo nie jest, nie? Bym chętnie zrobił sobie daily, ale po prostu nie mam, na razie nie mam czasu. Ale tak jak mówię,
Przepraszam. Ale tak jak mówię, po maju myślę, że na spokojnie będzie o wiele więcej odcinków, będzie o wiele więcej serii gier na moim kanale. Bo będę miał po prostu już też więcej czasu, nie, na nagrywanie. Dobra. Bo nie wiem jak później, bo nie wiadomo gdzie ino trafię do szkoły. Najgorzej jak na zawodówkę, to pewnie będę miał też mniej czasu na nagrywanie znowu. Ale zobaczymy, jak to tam się ino potoczy, nie? Dobra. Na pewno macie pewność, że z YouTube'a to ja nie odejdę, bo raczej chcę powiązać tą przyszłość moją z YouTube'em, także o to się akurat nie musicie martwić, bo YouTube'a raczej nie chcę odchodzić i nie mam zamiarów nawet takich i nie planuję, nie? Po prostu lubię to robić, więc czemu mamy zrezygnować z tego, co po prostu lubię, nie? Dobra. Ja mówię, gdybym miał tylko więcej czasu, to odcinki normalnie by były każdy dzień. Bym mógł nawet po dwa odcinki dziennie wstawiać, gdyby to nie przeszkadzało. Ale niestety, na razie jest jak jest. I musimy się cieszyć po prostu, że te dwa odcinki są na tydzień, nie? Dobra, sobie zrobimy teraz już to ostatnie przejazd. Ostatni przejazd i będziemy sobie kończyć odcinek. Cofnijmy tu. Dobra. Daj ino szóstkę. Szkoda, jeszcze ta ich odbiegów się tak nie rusza, jak sobie przełączam biegi. Czy to by już w ogóle bajka była, nie? Dobra, nie będę podnosił. Także co mordy, ja wam takim pięknym widokiem dziękuję za obejrzenie tego odcineczka. Życzę wam, chociaż nie wiem, bo wy nie będziecie widzieć tego weekend, tylko prawdopodobnie w piątek, w poniedziałek, także życzę wam miłego tygodnia. No i co, do następnego, trzymajcie się, cześć!